Aha, tą czapie mieliśmy oglądać o rasizmie, Jak to znaleźć? Jak to się nazywało? czapi, czapie Cherry, rasistka. Takie coś mi na YouTube wyskoczyło. Ale to jest 11 miesięcy temu, to chyba nie to. Parthetic! Nitka odnosie Chapi Cherry, ponieważ ludzie zapomnieli co robiła wcześniej. Ja pierdzielę Twitterowe dramy najlepiej. Jak się robi czarny? Luj, będzie biały. Rewo na kalale z czytami opowiada się o tej drabie i oglądał film. A gdzie jest film? Eee, o tym. Bo bym obejrzał film zamiast to czytać. Co jeśli widz chce srać, ale musi oglądać ciebie? Może mi się zestrać na klacze. Dzięki. DORZO zdał na Golibordę 5 złotych. To co dzisiaj FNAF. Nie. Ale dziękuję bardzo. Czapicery <laughs> wyraziła swoją opinię o dwóch V-Tuberkach. Więc... Aha, to jest przed dwóch dni, to git. Nazywając ich zdrajcami V-Tuber... <laughs> Co to w dupę jest? Już mnie pierwszy. Tylko się... Dobra, po pierwsze. Muszę ustawić czarny kolor. Gdzie to się robi? Pomoże ktoś? Jak się robi czarny? Dudna drama? Ty jesteś w dupę nudziarzem. Muszę czarny ustawić. Tylko nie widzę... Gdzie się wygląd zmienia Twittera? Nie da się, ej! Nie ma ustawie... O Boże, co tu mi wyskakuje? Co za nowy lektor? No nie wiem, taki się sam zrobił. I zara, nie teraz. Ja nie chcę dyskusji oglądać. Czekaj. Strajcami yy... V uargumentował to mi prawdziwy VTuber nie Dobra, nie wiem o co tu chodzi. Czapi Cherry kłamie na temat swojego wieku publicznie. Jest zara też wiedziałem dramę. Dnia 12 stycznia 2K23 w tytule streama widniało, iż są te 18 urodziny. Według czegoś tam urodziło się w 94, a nie 2005. Aha. No i. Blackface. Aha, to jest to. Chupy Cherry podczas streama z GTA 5 przemalowała kolor skóry swojego modelu na czarny. Zach <grym> Zachował się z tego jedynie to zdjęcie, ponieważ wszystkie dowody wideo zostały usunięte. Z tego powodu nie wypowiadam się na ten temat. Pobiję cię. to tym, o tym chciałem obejrzeć Aha, dzięki Dzięki Amy, uratowałeś stream Amy uratował życie mi i wam, oczy I dzięki y, Jamro Słuchawki Jabra, dzięki za dwa lata, tragedia Ty, ale czemu o tym więcej nie ma? Aha, fajnie Bronienie pedofilskich upodobań? Co? Czy uz... ktoś tam uznał na streamie pedofilię jako najlepszą? O twojej czapicerii, na ja to, że ludzie. Wyt... Czaj, co no i co z tego lubi? To lubi jego sprawa, nie umoralnie innych, jakbyś sam był święty i bez skazy. Okej, okay, pierwsza ofiara Stew. mam jej imię i nazwisko, Susi. AI art. Czapiczeri używa AI Artów do swojego merchu? Lub promuje prace wykonane w dużej mierze przez AI. No i co? Ej, dziwna ta drama. W sensie, to jest drama typowa na Twitterze, czyli o byle gówno i nie wiadomo o co chodzi. Do tego kalendarz nazwany przez ją Merczem był AI-rysunkiem. Nie widać tego na samym poście z kalendarzem, ale na najpóźniejszym poście zawierającym rysunek z kalendarza. Widać, że jest to AI Art. Tęczówki są odmienne, <gryw> i co z tego? <gryw> ale czekaj, i co. Rozumiem jeszcze, gdyby bardzo krytykowała to AI, że powiedzmy, okrada grafików i potem to używa, ale nie było czegoś takiego tu wcześniej, więc chyba tak nie krytykowała. Wiele rzeczy nie udało się tu zamieścić, bo poszukiwane osoby nie zgłosiły się, nie zgodziły się na publikację zdjęć z czatami, bały się konsekwencji. Może, jak się można bać konsekwencji postaci 2D? Wypieprzony od ludy z Twittera. wy gówna głupie. Ty się boisz własnego cienia, jak straszna kiblu, debilu pieprzony. Nienawidzę ludzi na Twitterze. Nienawidzę ludzi na Twitterze. Debilu pieprzony, boisz się obrazka 2D, że ci tak pokażę? Boże. Boże, Boże. Jezus Maria. Boi się konsekwencji Chapi w dupę, że zmieni kolor skina na fioletowy i się zesra ze smutku typ. Przepraszam, bo Dobra. Chat Chapi Powstał już o tym post. Czat Chapi Cherry. Jawnie pisał o mastur... masturbacji do streamerki. Żaden z moderatorów nic z tym nie robił. Pozwalali na takie zachowania czatu, mimo że Chapi widocznie nie czuła się komfortowo. Boże. No to se zmień moderatora, nie wiem, za bardzo wlazłem w, jakby to powiedzieć w bańkę V-tuberową, której widać w ogóle nie rozumiem i próbuję tu coś powiedzieć. Ale to jest też właśnie dobre, bo człowiek z zewnątrz wchodzi do takiej bańki ludzi odklejonych i od razu widzi odklejone zachowania, i dzięki temu ja mogę to wytknąć łatwiej. Bo gdybym był tym yy, akustyczną osobą VTuberową, nie? To bym uznał te rzeczy za normalne. I. Oh, zmieniła kolor skina, rasistka. Oh, poczekaj, użyła AI do sprzedawania jakiegoś gówna. Nie jest dobrze. Ale nie, właśnie o to chodzi. Czyli tobie zrobią dramę za to, że piszą mi jolk na no innych na czacie, tak? No, kojarzy to mi się z pokoleniem mojego dziadka. Czemu tak długo grasz w komputer? Odnośnie do Twitterowców, Czyli <laughs> co? Możecie się nie zgadzać z wieloma moimi od, opiniami odnośnie polskiego fałtuba, aczkolwiek. Aha to jest, nie czekaj, aczkolwiek w tym raczej każdy się zgodzi. użytkownicy czatu, czapiczeri są zwyczajnie obrzydliwi i szkodliwi, nawet streamer, nawet po streamerce jest widać to, ale przecież ona może kogoś zbanować na czacie, może jej wstyd się przyznać, ale ja też właśnie odpalam w obroty mo... Ja tu siedzę rozpiewszony i trzepię sobie akurat, a to mi się kojarzy z tym, oglądałem, yy, nie pamiętam u kogo, jakiegoś typa co robił z Oelixa, z takich oblechów, jakiś montaż, albo to była grupka na Facebooku. I było, że ktoś na Elixie rozmawia na temat kupienia czegoś tam i nagle tak. Coś tam rozmawiają, powiedzmy, że kupuje buty. Tam jaki rozmiar, yy, a ok, a jaki kolor w jakim stanie. A jak coś, to właśnie sobie zacząłem walić gruchę, więc yy, jakby nie przejmuj się, że wolniej odpisuje. No, i masz rówki do tych butów <laughs> To właśnie jej czat tak wygląda. Jak ludzie z Oelixa. Ją muszą oglądać najbardziej obleśne Janusze. Ale to jest też jakby absurdalne, że 2 D postacie oglądają oblechy z Oelixa. To jest niemożliwe. Coś tu nie gra. Czyli to muszą być po prostu trole, a nie prawdziwi yy, Janusze z Oelix, tak? Tak mi się wydaje. Poza tym ona może zbanować tych ludzi, jak przeszkadzają. Co za problem? Do senekofoby piszą na Vinted, czy wyślę gościowi swoje używane skarpety i zapłaci 200 zł. Kiedy będzie stream z ds w sobotę? No dobrze, dobrze. Ae, Shir jest moderatorem Capichery. Jest toksyczny na każdej platformie i otwarcie wyzywa każdego, kto ma odmienne zdanie. Banował ludzi na serwerze Discord. Jeśli znajdowali się oni, również na serwerze Shini. Okej. Okay. Czyli tej streamerki, to no to ją znam. Aha. Jesteś akustycy, czy zwyczajnie. Aha. Szkoda mi czas na dyskusję z plepsem. Aha, okej. Okay. Szanow, szanowne Czer. Cz... W ostatnim czasie zauważamy narastającą pandemię niedob... debit. Co to jest? Nie chce mi się czytać tego za dużo. Dam pracę każdemu. Giga wypłaty. Słuchajcie, macie iść na Twittera i pisać prawdę, ale tak z mózgiem. Dobra, ale czemu y, ludzie od tej Chopiceri mają po 16. Przesadziłem? Mają po 12 lat, moderatorzy. Pytam się. Czekaj ty, bo za Twitterze mogą być plus 18 rzeczy, muszę uważać. Ale nie ma niżej, więc jest git. Seksualizowanie dziecięcego wizerunku. Content chapicery opiera się na odgrywaniu postaci, która w zamyśle zachowuje się, brzmi oraz wygląda jak dziecko. Co przykład? A, to to kojarzę. Nie ma, Chcecie mnie bić? Tak się chcecie bawić. Dobra. To będę wam za to. Wiccie. Dobra, wystarczy. No dobrze, ale ty wiesz, w sensie, co zrobić? No, każdy ogląda to, co chce, jak im to odpowiada. No to co? Nie rozumiem za bardzo tego argumentu. No to jest ilo na ma widzów. Co my oglądamy? Dramę 2D ludzi. To jest inna rasa ludzi, 2D. Dobra, to skipne. No? Do artystów, którzy rysują teraz fanarty, rozumiem, że podpinacie się pod chwilowe zasięgi i że jest to dla was opłacalne, lub ta cała sytuacja was śmieszy, ale myślę, że robienie masowej ilości rysunków i wymów z tego jedynie daje im większy rozgłos. Co? Co? Przecież ten profil powstał chyba tylko po to, żeby zrobić tą dramę. I mówi o rozgłosie. Nie rozumiem za bardzo, co się dzieje. Mam tu głównie na być sytuację coś tam. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Rasizm o! Czapichelli wielokrotnie używała obraźliwych w okresie względem osób... Czekaj, kurde, bo tam mogą być brzydkie słowa Ja pierdziele, tu są brzydkie słowa, teraz zauważyłem. Nieważne, jakby co to nie ja powiedziałem yy... Każdy jest równy, zapamiętajcie to w... teraz. To jest świetna nazwa rasistowska jaka. Nie wiem o co tu chodzi z tym. Skipnę ten moment. I te brzydkie wyrazy. Klips przy, przypadkiem. Nie powiedzieć? Aha, uwaga, streamerzy, dobra. Bo ja muszę czytać, co się dzieje, bo zarabane dostanę. Skipuję to. Hazard. Championship promowała stronę KDROP, zbanowana w Polsce po banie strony internetowej. Aha, dobra. To czekam teraz, aż wytoczy działa na wszystkich ludzi, co to promowali, co tu się dzieje. Pod tym pastem nikt nie może pisać. Aha. W skrócie, to jest gówno, a nie drama. Mogęś więcej zobaczyć, bo tu ma być jakaś rozmowa jej z tą drugą, z Shini, tak? I gdzie to znaleźć? Nie no, ale argumenty tutaj, w sensie poza tym, że pisała brzydkie słowo na e, no to... Jaj, link do filmu? Nie. Dam ci do Twittera, masz. Czekaj, jak rozobaczyć tę rozmowę? Czapy, Cherry, Szini, ale nie ma tu żadnej rozmowy. Chyba mnie oszukałeś. To z dramą? A no tak, drama! To Musimy jest przejść to? tutaj. Głosowo przeklikam. Dobra! Złotem to się. Co to jest? No to jest owo. On nie czai. Jestem Czapi Cherry oraz Shini Waifu. Dzień dobry, dzień dobry, dwie topowe VTuberki, albo, albo nie VTuberki, bo Czapi zarzuciła, że Shini nie jest VTuberem, bo VTuberem się jest, a nie bywa, a Shini odpala z tym również normalnie z kamerką. Więc może zacznijmy od tego, Czapi, czemu, czemu tak powiedziałaś? Ponieważ tak uważam, że w momencie, w którym się zbiera pieniądze od ludzi na model 2D, to nie. Ba I ten jak głos brzmi. <głos> jest ciężko już. Bardzo można później nagle zmienić troszeczkę te plany, które się ludziom obiecało. To jest nie Ta. w porządku, to jest troszkę przykre. Zwłaszcza kiedy y, nie prowadziła bardzo ładną narrację. Ja się w tej narracji zakochałam, nie? Że ten. Że o ja już nie chcę być postrzegana jako dziewczyna y, wyseksualizowana, chcę, chcę pokazać wam mój prawdziwy charakter. I w ogóle. A później nagle jakoś tak. Nie wiem, trzy razy w tygodniu, nie wiem, ile ty nam się nie dokładnie streamujesz, yy, ale. Ale, no, Codziennie. No, ale yy, yy, twarzą, wiesz, buził. A. Witam okay. cię rukasu, może później. No. No, 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 no. No i uważam, że to jest troszeczkę niefajne, bo ludzie, którzy rzeczywiście się przyłożyli do tego, żebyś się mogła rozwijać w tym świecie, którzy łyknęli tę narrację, nie? Że chcesz... On sam z tego nie może. Po co on to prowadzi w dupach? Coś innego, no zostali trochę uszukani. Mm, nie nie, nie nazwałbym tego łykaniem, tak na dorą sprawę. Zgadzasz się z tym? Fautuberem się jest, a nie się bywa. O to chodziło. Fautuberem się jest, a nie. By... Wiesz, co z takim gadaniem, to by trochę jest tak, że fautuberem to się jest, dopóki nie zaczniesz brać leków, tak? I wtedy. <laughs> Izak, mądrze, powaga. Eee... Jeżeli chodzi o mój YouTubing, to, że tak powiem, ja nikomu nie obiecałam, że to będzie tylko i wyłącznie model, no bo jednak, że tak powiem, różne rzeczy mi też zobowiązują, nie zawsze wszystkim partnerom innym tym pasuje, to na przykład, żebym była, nie wiem, modelem. To też nie jest takie łatwe, żeby przejść full jakby z kamerki na model, tak uważam. Więc taki początkowy, że tak powiem, pomysł, jeżeli chodzi o zbieranie, to ja, że tak powiem, nie zbierałam pieniędzy na, czy znaczy zbierałam na model, ale to może była jedna, nie wiem, szósta tego modelu zebrałam, no i reszta, że tak powiem, pieniędzy poszło, że tak powiem, z, z mojego portfela. I że tak powiem, nie, ły, nie, nie łykali się moi widzowie na nic. To było raczej nie, no Ja no, takie... pamiętam, jak mówiłaś, że to będzie momentowe, no, no, no. może raz na jakiś czas ta kamerka, no. na no. jakieś no. święta czy na sylwestra. Mm -hmm. Więc mm -hmm. no, no, kłamałaś szczerze i otwarcie. I e, powiem powiem tak, no. tak, nie nazywałabym siebie. Powiem tak, nie używałabym. <grym> Drawa ludzi. brawa. Ja pierdziele, drama ludzi, którzy już nie tylko są postaciami 2D, ale ich mózg też się chyba ciężko spłaszczył. No w dupę, oni mają spłaszczone mózgi. Naprawdę. I słów To już się jest roleplay. Duże? Jeżeli chodzi o słowo. Ja nikogo nie okołam, moi widzowie też nie nie Ja czują się, się poczułam okłamani. okłamana. Ja się strasznie na twój debiut cieszyłam. Czekałam, a że w końcu tak, będzie czapi. fajna vtuberka z zasięgami, która rozwija vtubing w Polsce. Dobrze. A Rozumiem, jak to powiem jak tak. To czapi, w takim razie wytłumacz mi to bardzo dokładnie, bo to mnie ciekawi. Ale to nie jest związane nic z tymi dramami z Twittera, co patrzyliśmy, tak? ja się w sumie do ciebie o to nie pytałam, bo widziałam, że jest troszeczkę z twojej strony, troszeczkę taka dziwna sytuacja. Normalnie sobie pisałyśmy przed moim, że tak powiem, revealem, tam postaci czy coś tego typu, nie. I wiesz, no. normalny sposób z co pisałam, a nagle po moim rewilu tej mojej Płaga postaci, cię, czy bardzo to tego i to, się. I ty nagle się odchciałaś ode mnie. Nic totalnie mi nie odpisywałaś. Jak ludzie się pyta, pytali ciebie, nie Ale nam, ty się to, ale nie mieli, tylko pytać. A skąd masz to? to? A, a gdzie to wziąć? A, a weźmień, daj do tego no na co, miarę. Zero właśnie przerywać końca, mi. Proszę nie, nie przerywajmy sobie No, ale każdy, jak ja nie mogę! ale, żeby to zrobić, ale. Ale Jesteśmy tu, żeby debatować o YouTuberkach, a nie o tym, jakie ja mam To była zaraz mi łeb, pęknie. Skipnę ten kawałek, może się uspokoją. Co? Czy mogę już? Tak, żeby nie było że Tak, żeby... możesz już normalnie, no? Ale czy to masz jakieś dowody na to, że tak robiłam, bo było w sumie zupełnie inaczej w rzeczywistości? A, czy teraz trzeba mieć na wszystko dowód, żeby nie wiedzieć? No tak, jakaś... no, jak kogoś oskarżasz, to miej, kurde, babo, dowód! A, co jest? Się głos się zmienił! A... Dobra. Czy Jak ona się nazywała? Chopy Cherry. Czemu zmieniasz głos? Widzowie chcieli głos typu chińska bajka. Co się w tym momencie stało? Pytam się raz. Raz tylko zadaję pytanie, zanim Cię zgłoszę załamanie praw człowieka. Tylko raz pytam, powaga. O, o. Tak, no, ale ja nie, nie jestem typem, to... który rzuca wiadomościami z priwa, żeby udowodnić swoje tezy. Czyni mam, mam nadzieję. No, no, wie co pisała, nie? I. i, i znaczy, przepraszam, no, ale ja, ja nie przyszłam tu po to, żeby gadać Uj. o tobie i o tym, że ty się smucisz, że ja cię nie zrobiłam promocji twojego debiutu. Tylko. O vtuberach przecież mam gadać, nie o tobie personalnie. A, bo ja no nie jest jestem youtuberką, to mnie nie rozważasz. Nie, ja ale nie jesteś jedyną vtuberką. Są też inni i możemy mówić no, bardziej no, ogólnie, no. a nie tylko o twojej... No, o, no nie jesteś ale... kątkiem Cza... świata po prostu, no. Czapi, dlaczego ty tak do mnie mówisz, że same się cofujesz w taki sposób? Przestań. Mówiłam, odpowiedziałam ci na to, co mówisz, że się zakochałeś w moim koncepcie całym, a ja ci powiedziałam, że to nie jest prawda, bo po moim debiucie zachowywałeś zachowałeś się tak, jakbym nie istniała. Nie wiem, o co jest ta drama, no ale, jak na razie. No, ale nie trzymaj się tego, Trzymaj się tego, po prostu, co mówisz. <laughs> ale, ale ja się tego trzymam i ci mówię, że to jest nieprawda. I to jest moja odpowiedź na ten twój zarzut. On nie jest prawdziwy. Jest. Dla czapi. I myślę, że dużej ilości Vtuberów. Jeśli chcesz być Vtuberem, to jesteś tą postacią. Jeżeli wchodzisz do świata Vtuberów jako osoba prawdziwa, z zasięgami i zmieniasz się w modela, jest to w porządku. Jeśli w trakcie używania modelu pokażesz twarz, to nie jesteś Vtuberem. Posłuchaj teraz uważnie. Kiedyś, nawet niedawno, pewien aktor grał mordercę. Taki słynny film na Netflixie był, co zjadał jakiś tam ludzi, gej taki, chyba gej. Nie? I wiesz o tym, że jak on skończył nagrywać ten serial czy film, to już yy, nie odgrywał tej roli? No way. On naprawdę nie zabijał ludzi. Naprawdę ci mówię. Nie zabijał ludzi. I to był tylko aktor. Muszę tu jakby... Widzisz analogię? Czy muszę jeszcze bardziej to w tupę... Teatr cieni. Podkoloryzowany tak, żebyś ty się mogła czuć pokrzywdzona, wyjątkowa, i że wszyscy są źli i nikt nie chce dla ciebie domu. Och, no nie wiem, czy jest sens rozmowy, jak tak słyszę. Na co chwila, bo generalnie z tego, co ja mi się tak wydaje, to zarzut jest taki ogólny, tylko chyba nikt już nie powiedział, że, no, no, że no, no. Czapi czuje w tobie konkurencję z i tobie wydaje się, że przez to, że czuje w tobie konkurencję, to zaczęła się no, 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 no. i tak tak, dalej. tak, tak, tak. Tak uważam, hmm. szczerze, no. Czy no. To jest prawda. Czy, czy Olewa Shini i mówi o negatywnie, bo jest do Ciebie konkurencją? Tydzień to ma. Nie. Uważam, że na Twitchu jest miejsce dla każdego i ja szczerze chcę, żeby wszyscy youtuberzy którzy to jeszcze to jest, się sadam. pojawią i ci, którzy są, byli w stanie się rozwijać. Dlatego zawsze bez problemu rajduję mniejszych, rajduję większych. Kto chce, dostanie ode mnie wsparcie. Problem z Shini tak naprawdę nie jest nawet u mnie jakoś tak mocno personalny, nie? Po prostu razi mnie to, kiedy ktoś co 5 sekund zmienia zdanie i nie jest konsekwentny. I to mnie trochę o. smuci, dlatego szczerze uważam, że nie da się być VTuberem, kiedy masz 50-50 ten content. No i to jest tylko i wyłącznie to, co ja powiedziałam. Czy <ścoughs> jakiś cyrogram z diabłem podpisuje, jak się ustawi awatar 2D na streamie? O co tu chodzi? Nic nie rozumiem z tej dramy, Jest to tak dla mnie abstrakcyjne. Chyba AI wymyśliło tą dramę. Tamara stwierdził, że już nie chce streamować jako model 2D. I, no, i tyle, no. to jest jego wybór. Ma prawo, nie? Ale to znaczy, że już nie jest vTuberem w tym momencie, kiedy uznał, że ja już nie chcę być vTuberem i idę być sobie normalnym streamerem. Spoko, pewnie, du, dużo dobrego. Ale czy to no, znaczy, no. No, no już nie jest vTuberem wtedy, nie? O co Ej, drama? Wiska, o co chodzi? Zaraz tak jak ja. No tak. A, no ta powiedz mi, to wiemy, że ta już no ta nie jest. To inny, inny, inny przykład, ja no to inny przypadek. Ja jestem vTuberem. Widziałeś mój awatar? To jestem ja jako vTuber i ja jestem VTuberem od zawsze. Oh. ...był, teraz już kompletnie od tego odszedł, zaczął tak 2-3 tak, tak, tak. tygodnie temu, zaczął już pewnie z kamerką, i każdy z tym jest z kamerką, ewentualnie był <coughs> GPS, ale raczej po prostu ze zwykłym kamerką. A to znaczy no nie w... jest problem, że już nie chciała seksualizować mm -hmm. swojego kontentu, tak? A teraz znowu zaczęła to robić. Tak, Czapi? Przepraszam, możesz powtórzyć, co? Czy Doshi nie jest problem o to, że miała nie seksualizować swojego contentu i... Czy jak ktoś założy strój pizzy do pracy, do do końca życia z kawałkiem pizzy? Tak. ...miała być VTuberką? Tymczasem Paris. Od kiedy jestem VTuber... Od dawna, wiesz, że ja streamuję na kilkunastu platformach. Wiesz, <laughs> może nie widziałeś moich starych streamów z VTuberowania. Ale ja już filtry na kamertę, to to ja miałem na Facebooku, mordzia. I potem właśnie postali VTuberzy Legenda. Po o mojej nakładce pogrubiającej twarz. No właśnie, to jest prawda. Jakoś się go nie czupiają Susi. ...a teraz znowu to robi? O, to jest prawda? nie, ja mam gdzieś czy ktoś seksualizuje swój content czy nie. Niech szczerze robi co chce, ale też pod odpowiednimi tagami. Czy to jest też w porządku kiedy... Ja pierdziele, teraz rozumiem. Jezu, nie wiem czy są tu aż tacy starzy, starzy ludzie na strivie. Kiedyś były dramy na YouTube o tagi. Że na przykład... Powiedzmy, że Rock Alone do tagów dał Gimper, a nie nagrał z nim filmu. Boże, jaka kiedyś to była drama kiedyś. Czyli po prostu Twitch się cofnął w czasie u Vtuberów. Vtuberzy żyją w XIX wieku. V Jezus, Maria. No, no, jakby uznajesz jej... się. <laughs> Zobacz go. No moja, ja teraz. Szczerze patrząc na jej posty na Twitterze za dość prawą osobę Na tej zasadzie, że stara się żeby wszystko w miarę okej okay było A w momencie w Że które... on nie by był śmiechem i mordę tym VTuberom tam To ja nie mogę być nie, No nie wierzę, jak tą możliwe, że on się opanował Na przykład się streamuje z kamerą, a używa się dalej tagu VTuber To nie jest w porządku wobec mniejszych polskich nie VTuberów, którzy się też chcą jakoś wybić cyrko, jak a, a powiedz mi Jestem tak szczerze Czym jest siebie VTuber? Bo ja widzę Odklejusem. Mateusz dał na GoliBordę 10 zł. Czemu jest tylko 5 streamów z Elden Ringa? Na it? Dobre pytanie. A ja mam do ciebie lepsze. Czy mogę się nazwać YouTuberem, jeżeli chciałbym nim być, ale jeszcze nie jestem? Czy już mogę nazwać się tak? E, e, Możesz powiedzieć? To według mnie na przykład. Bo ty masz jakby. Masz takie jakby postrzeżenie, jeżeli chodzi o youtubera. Tak jak w Japonii. Ej, jakbym dał sobie tak na streamie gej, a na przykład nim nie jestem, lub na odwrót, to czy dana grupa społeczna z daną orientacją będzie na mnie obrażona? Moje pytanie. Poni są na przykład idol, idolki w Japonii. I ja uważam, że to jest trochę krzywdzące. W sensie w kontekście takim. My jesteśmy indie youtuberami, my nie jesteśmy youtuberami, którzy są zakontraktowani, nie wiem, Nijisany, Hololive. my jesteśmy, o. że tak powiem, swoim szefem i ja mogę zdecydować, że nie wiem, ja chcę sobie, nie wiem, yy, ja się czuję w tym gronie, ja się czuję w taki sposób, jak z tymi wszystkimi youtuberami, czy nie wiem, raz w tygodniu odpalę dosłownie yy, kamerkę, były ostatnio o. więcej kamerki, bo niestety, no jak miałam współpracę, to, to oni nie chcieli mieć youtubera, Na, powiedzieli mi wprost. Nie chcemy, chcemy żebyś miała kamerkę, a ja mówię, no dobra, no w porządku, posiedziałam, ale czy czwarte w sumie czasu to głównie, że tak powiem, to jest tylko i wyłącznie mój model, Aha, ja się czuję lepiej z modelem, okay. ja siedzę na modelu, jeżeli chodzi o jakieś eventowe rzeczy, no to faktycznie kamerkę odpalam, no czasami yy, no, są różne sytuacje, no ale no, no nie wiem, no nie uważam, żebym, nie wiem, była jakaś, nie wiem, yy, nie wiem, nie byłabym youtuberką albo że hashtag youtuber yy, był jakiś, nie wiem, nieodpowiedni albo do bana, jak tam u ciebie tam mówią. Mnie tak, ja, ja tak przerwę, tak. bo o tym tagu no, no. rozmawiam. Czy naprawdę ludzie przegląd... wydaje wam się, że ludzie przeglądają tagi VTuber pod streamem? Bo ja spojrzałem, jakie mam tagi. Mam polski, Sam no, no, no. i ooo, mam takie trzy tagi. Czy, czy wy naprawdę uważacie, że ludzie przeglądają ten tag? Czy, czy w społeczności VTuberowej używają tego? Znaczy, tagu? ja osobiście. Może jest tak, że tak w społeczności VTuberowej są tacy ludzie odklejeni, że serio streamerów po tagach szukają na Twitchu, że nawet nie wiedziałem, że tak się da. A oni są tak zdesperowani na content vtuber'owy, bo jest go tak mało. Ja sobie czasami osobiście Zagram, zerkam, slasher, ale to nie raczej dziedzisz. ja bym powiedziała, że w Polsce, jeżeli chodzi o vtuber, no to wiadomo, że najważniejsze chyba jest to, żeby po prostu mieć jakikolwiek model. Czy to nie wiem, nie musi być 2D, nie musi być za nie wiadomo ile pieniędzy, po prostu jest tam jakaś ta postać. Wcale nie musisz, nie wiem... Dobra, jak chce mi się tego dalej oglądać, w skrócie... Jakaś sekta się obraziła, że druga sekta chce wygryźć pierwszą sektę, i teraz jest wojna plemion. I nie wiadomo jeszcze kto wygra, ale zobaczymy za jakiś czas. Tyle w temacie. albo huch, to twoje modele fałtuerowe. Tak, tak, tak. Czekaj, a jeszcze Kasik wytłumaczy nam o co chodzi. Dwie minuty. Sini czy Streścisz dramę? streszcze streszcze dramę. Otóż, Sini, kiedy zaczynała swoją przygodę z Fautubingiem i z rewielowaniem całej swojej V-tubowej przygody, Czapi Cherry bardzo ją w tym wspierała. Jednak po samej premierze Czapi uznała, że to nie to. I mimo, że y, wielu ludzi po premierze Shini jako Fautyberki przychodziło do Czapi, wyzywać Shini, to Czapi twierdzi, że ich banowała. Natomiast Shini uznała, że ona ich nie banowała i że pozwalała na wyzywanie y, u siebie na czacie, u Chappie Cherry, wyzywanie Shini. I Szini skomentowała Już to na swoim Discordzie. Popiję, ponieważ, tak jak wcześniej, Czapi wspierała wspierała nie tak teraz przestała piję, jej to? odpisywać okay. i zaczęła ją ignorować. Przez to Szini stwierdziła, że Czapi jej chyba nie lubi, bo tak, prawda? Więc na A Discordzie Szini napisała, dlaczego mnie wyzywają u Czapi. Hmm, przykro. Boże, I... jak to możliwe, że Kasiek w ogóle ogarnęła, o co chodzi? O co chodzi? Czy Kasiek jest Vtuberką też? Okej. Okay. Wtedy moderator Chapi napisał do sini, że to nie tak, że my banujemy, ale co tam było dalej, to już nie wiemy, bo nie pokazali i nie bardzo o tym mówili. I potem było tak, że się... Chapi po prostu nazywała Sini, że nie jest VTuberką, że ona jest udawaną VTuberką, że streamuje na kamerce i że to w ogóle nie jest VTubing i że ona korzysta z hashtagu VTubingu na Twitchu i że przez co ona się promuje, a nie promują się mali VTuberzy. E... Aha, dobra, ja już teraz zrozumiałem, dotarło to do mnie, czyli tak, czyli miała hashtag VTuber i ona nie miała ustawionego wtedy modelu 2D na streamie, tak? A widzowie VTuberów to po prostu pieprzeni idioci, którzy wchodzą na streama i nie widzą, weszli, jest hashtag VTuber, ale nie ma awatara VTuber i się czują oszukani, bo w dupę nie mają mózgu i nie widzą, co jest na ekranie? Puknij się w łeb. Na co się nie stwierdziła, że Czapi to nie jest taka milutka i słodziutka i słodko-pierdząca, <śm> jak <śm> y y pokazuje na streamach, tylko... Że ona jest tak naprawdę niemiła yy, i taka agresywna, i nie wspierała ją, i było jej przykro. Yy, I. Dlatego, że ten, na co Czapi stwierdziła, że to Shi nie jest fałszywa, bo ma dwubiegunówkę, bo zmienia zdanie co 30 sekund i raz mówi, że chce seksualizować swój content, a raz mówi, że, że nie, że to straszne i że raz robimy... że yy, yy, y, y, Czemu mam tyle yy, ma dziwnych ludzi na czacie, odkąd zaczęłam vtubować, a potem wrzuca... Ej dobra, tak, pasuje mi to do teorii. Kolejna cegiełka w tej historii dodana. Shi raz gra z Mamonem, a raz go, obraż, raz go obraża, tak? Raz mówisz, że chce seksualizować postać Vautubera, raz nie, raz. Dobra, ona ma bordera w skrócie. Shiny ma bordera i nie chodzi o psa, po prostu. I widać to. Dwa przykłady, dwa przykłady. Ale mimo wszystko i tak jestem za nią w tej draby, bo to, i, trochę używa modelu Vautuberowego, ale trochę nie, więc jestem i tak za nią. której krówki. Bo tylko w 50% jest odklejona i że, że zrobimy strój krówki na, na tym jak zagłosujecie. Siła będzie. Na co Shinie jeszcze wyciągnęła, że to ona jęczy, a Szczapie wyciągnęła, że Shinie wyciąga prywatne wiadomości, bo coś tam z Mamonem było. O Mamon. No i reszty już. To rozumiem, maybe. Wiem, wiem. Mniej więcej o to nie. Okej, okay, czyli dalej nie rozumiem. Czyli typiara pomogła z tematem Vtuberek nie wybanowała sobie... Dobra, pieprzysz, co to Vtubereka, dobra, wniosek, czyli ma dwubie... O! Dwubie... No way! Ktoś się ze mną zgadza i 7 lajków, nice. Czyli moja teoria, ja jestem Sherlock Holmes, siema. Beats KUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! KUSARIA! Brrr! KUSARIA! Mamy szansę! Opolski się Polacy! Kusaria!